Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce na drodze powiatowej prowadzącej z Dobromierza do Jawora kilka minut po godzinie 14. W Cieszkowie kierujący rowerem mężczyzna wracał z pracy. Z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na drogę główną, którą poruszał się motocyklista. Doszło do zderzenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali zespół pogotowia ratunkowego oraz patrol policji, który udzielał już pomocy osobie poszkodowanej. Na miejscu również lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy miejsce lądowania tego śmigłowca zabezpieczali. Niestety w trakcie prowadzonych działań, znajdując się na miejscu, lekarz stwierdził zgon osoby poszkodowanej. Na miejsce dojechali także policyjni technicy ze Świdnicy. Pierwsi na miejscu zdarzenia byli funkcjonariusze policji. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni kierujący rowerem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 47-letniemu motocykliście, który kierował pojazdem marki Honda. W wyniku tego zdarzenia kierujący rowerem przewrócił się na jezdnię. Mimo podjętej reanimacji niestety nie udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowych. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem marki Honda był trzeźwy. Wszystkie czynności wykonane były pod nadzorem prokuratora i w sprawie będzie prowadzone śledztwo prokuratorskie. Ono nam wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Okoliczności zdarzenia są obecnie przedmiotem badań prokuratury. Kierujący motocyklem jaworzanin może otrzymać zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Wykonana zostanie jeszcze sekcja zwłok zmarłego rowerzysty, powiedział nam prokurator Marek Rusin. Przez kilka godzin droga na trasie Jawor-Dobromierz była w Cieszkowie zablokowana. Obowiązywały objazdy.